No i mamy kolejny sygnał tutaj informujący, że mamy jazdę po tym torze naszym ukochanym. Było RP1, spróbujmy wybrać jeszcze jedno. Stanę sobie tutaj i z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z wolną lokomotywą z ET22. Ale pan, jakie to ładne te ET22. Takiego byka to ja nigdy nie widziałem. Dobra. Albo nie, może tak, złapmy. Wjazd. Czego mamy wjazd? Czy to jest nasze EW60? Nie wygląda to jak EW60. Jest to chyba AKM-ka. No bo jest to AKM-ka. Ale może z EW60. Czy jest? Nie wiem. Ale mamy chyba dwie AKM-ki, R2 do Mińska Mazowieckiego. No nie, i tam kolejne jedzie. No ja oszaleję chyba. Mamy tam do czynienia z jeszcze jakimiś pociągami. Tutaj mamy jakiś pociąg, który jedzie. Są koleje mazowieckie. AKM-ka, a tam? To jest AKM-ka. Tam koleje mazowieckie. Chyba. Nie jestem pewien. Tak. KM, koleje mazowieckie. Mamy AKM-kę, mamy tutaj jeden pociąg i drugi, czyli ekstra mijanka, tutaj na boku jedzie służbowy Alicję M57AL. Służbowo. Króciutkie przed przyjazdem. Ale czy to będzie EW60? Czy... Nie, to jest AKM-ka. A już tak marzyłem o EW60. No ale niestety, tym razem nie, tu wjeżdża. A tutaj mamy odjazd. 1562 z jeszcze jedną jednostką. I poszły konie po betonie. Dwie jednostki R2 do Mińska Mazowieckiego. 1562 z Warszawy Zachodniej. Niestety nie dał UPL-em. No cóż, zdarza się. No i z tyłu mamy też AKM-kę. Tym razem 1486. Chyba widzę sobie dalszą.
podróż. Natomiast tutaj są te AKM-ki. Dwie do Sochaczewa. A czy z tej strony coś jedzie ciekawego? No i pojechały. Nie, nic nie ma. Już się skończyła mega faza. A my będziemy prawdopodobnie wracać impulsem 2 kolei mazowieckich. Następny film to przejazd już końcowy. Cześć.